Witajcie, detailingowy dziadzia. Ponownie FX Protect. Leather Cleaner. Cleaner do skórki. Film już z tym produktem był. No właśnie, co jest grane, nie? Kurde, zobacz, dwie buteleczki. Ta jest trochę taka, nie, ta sama, nie, troszeczkę niższa, ale to jest mało istotne. Teraz tak, w porównaniu, bo będę chciał porównać. Specjalnie wskoczyłem do Mańka, specjalnie skoczyłem na kierownicę do Audi, gdzie skończyła się farba. Pięknie wyciągnął brud, naprawdę, bardzo ładnie. Tak jak ten produkt fajnie doczyszczał, to ten moim zdaniem jakby niby ten sam poziom, ale troszeczkę jakby agresywniej. I tu zapach, właśnie, tu mamy zmianę. Bardziej skórkowo, on tak troszeczkę inaczej pachnie, ale mam wrażenie, że ten zapach już naprawdę wąchałem, jeżeli chodzi o cleanery do skóry. Naprawdę. Nie wchodziłem, nie szukałem, bo tam musiałbym przegrzebać mnóstwo tego, żeby każdy po kolei wąchać. Tak jak ten jest taki perfumowany, tak ten, kurczę, pachnie już tak, jakbym chciał. Porównując produkty, tu moim zdaniem jest bardziej zbita piana, taka gęściejsza i tak jak w tym mi tego brakowało, tak to tutaj uzupełnili. I jeżeli chodzi o przyjemność pracy i doczyszczanie, osobiście jakbym miał wybrać, wybrałbym ten nowszy. Z tego względu, że przyjemniej. A, właśnie, szczota jeszcze. Dostałem też szczotkę, która jest, widzisz, fajna. Jest fajna, jest gęsta, tak jak lubię. Troszeczkę moim zdaniem za twarda. Odrobinkę. Do mega zajechanych będzie super. Będzie super. I wiadomo jak to ze skórą, no nie dociskamy, nie kombinujemy. Im twardsza szczotka, tym delikatniej to robimy. Szczotka włosem sama z siebie będzie ten brud wyciągać. Im bardziej miękka, moim zdaniem, tym możemy sobie pozwolić na szybsze ruchy i większe koła. No, znaczy to wyczujesz, kurde, no to trzeba wyczuć, bo bardzo łatwo się jest przebić właśnie i dojechać twardą szczotą. Gęstość fajna, super. Delikatnie jakby była miękciejsza, byłaby perfekcyjna, naprawdę. Zobaczymy jak długo wytrzyma, ale widzę, że twardy zawodnik. Jest na tyle gęsta, że wypłukać z niej brudną pianę po czyszczeniu skóry, bo ja później przedmuchuję, jest ciężko, co dobrze o tym świadczy. Teraz sobie schnie właśnie. Bardzo fajny produkt. Mam wrażenie, że już nim pracowałem. Tu nie jest tak, że to jest niekończąca się piana, ale jest zdecydowanie fajniej niż na tym produkcie. Specjalnie sobie też porównałem. Siła czyszcząca bardzo podobna, chociaż tutaj moim zdaniem, ja sobie tak na początku pomyślałem, mówię, kurczę, muszę sobie myślę, zrobili Stronga, czy to jest... I tak do końca nie byłem pewien, bo miałem wrażenie, jakby lepiej zbierała, ale później wskoczyłem z dwoma produktami i okazało się, że jest bardzo podobny poziom. Osobiście ten mi się bardziej podoba. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Teraz zaproszę Cię do dalszej części filmu. Zobacz kierownicę w manieczku, dokładnie, żona sobie nim śmiga, nieruszana już bardzo długo, właśnie po to, żeby sprawdzać takie produkty, Komar Fruwa. Zobacz, jak pięknie ogarnął kierę i chyba to będzie wszystko, kurczę, no bo miałem skakiwać do Volvo jeszcze na siedzenie, ale tam zabezpieczenie było i tam inne historie, więc sobie odpuściłem. Tym bardziej, że Volvo to mało jeździ, więc stwierdziłem, że lepszą opcją będzie kierownica w Mańku. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!